Warszawska Legia, by zdobyć czwarty w historii, pierwszy po 24 latach tytuł mistrzyni Polski, musiała w Krakowie nie tylko wygrać, ale też nastrzelać Wiśle nie mniej lub raczej niewiele mniej bramek jak ŁKS Olimpii. No i oczywiście się udało. Tych goli komentować się raczej nie da, to też Państwo ocenią sami, w jakim stopniu pomagali gościom kurtuazyjni gospodarze. W 8 minucie strzelcem pierwszego Wojciech Kowalczyk. Kiedy w 24 minucie speaker poinformował publiczność i piłkarzy, że w Łodzi ŁKS prowadzi już 2-0, to w kilkanaście sekund później Kowalczyk strzelił do siatki po raz drugi. Ponieważ speaker jest kibicem Wisły, więc nie chcąc prowokować dalszych strat dla gospodarzy, w drugiej połowie nie informował już o kolejnych bramkach w Łodzi. Nie było to jednak jedyne źródło informacji, to też gole na wyścigi strzelano i w Łodzi, i w Krakowie. Druga połowa, tu po rzucie rożnym Dariusz Czykier i 3-0. Za chwilę faulowany będzie przez Giszkę Kruszankin, a może nawet nie był faulowany. Nie miało to w tym meczu większego znaczenia. Jedenastkę wykorzystuje Maciej Śliwowski. To był jedyny incydent w czasie meczu. Później kibice Wisły już się nawet nie złościli. Pozostała tylko gorycz. Następne dwie bramki dla Legii strzeli również Maciej Śliwowski. Przy pierwszej poda Michalski, przy drugiej Kowalczyk. Akcje jak w pięknym filmie o czarnej ligowej rzeczywistości. Jak Państwo słyszą, publiczność krakowska cały czas skandowała pod adresem swojej ukochanej drużyny złodzieje. Od czasu do czasu żądano kategorycznie oddać pieniądze lub bardziej pojednawczo. Wisełko, podziel się z nami. Kibice obu zespołów zachowywali się tym razem prawie bez zarzutu. Pan Marian Dusza kończy mecz, który Legia wygrywa 6-0. Wśród licznych kibiców warszawskich uzasadniona radość. Trener Janusz Wójcik w ramionach swych podopiecznych. Panie Januszu, 24 lata temu w lecie, co pan wówczas robił? 24 lata temu, ja przepraszam w ogóle. Rok 69. Za wygląd w tej chwili, ale przed chwileczką byliśmy w szatni, szampany i wielkie zadowolenie, poza tym wielkie nerwy. Co robiłem? Szybciutko wracam pamięcią. Byłem juniorem Agricoli i zdobyliśmy w 70 roku, akurat nie w 69, również Mistrzostwo Polski, ale Szkolnego Związku Piłki Nożnej. Rok po tym ostatnim mistrzostwie Legii, tak. Teraz czwarte mistrzostwo Legii w historii. Pamiętam pana dokładnie. Udziałem. Panie Januszu, serdecznie gratuluję. No, byliście chyba najlepszą drużyną w kraju. Ja myślę, że po prostu tabela mówi o tym, nawet wiosenna, jaką drużyną była najlepsza, jaki zespół był najlepszy na wiosnę. My po prostu byliśmy w pościgu przez cały czas. Na piątym miejscu objąłem drużynę. Straciliśmy niepotrzebne punkty przede wszystkim w Hutniku i w Śląsku. I po prostu dlatego taka dramaturgia do końca. Sądzę, że jednak mimo wszystko najbardziej wyrównany zespół zwyciężył w tej rywalizacji. Panie Januszu, tytuł mistrzowski chyba zasłużony, ale czy nie czuje pan lekkiego niesmaku po dzisiejszym meczu? Ja myślę, że przede wszystkim zobowiązuje. No od tego bym zaczął. Tytuł mistrzowski zobowiązuje i przede wszystkim wiem o tym, że zespół musi zdecydowanie być wzmocniony, jeżeli myślimy o tym, że ma myśleć o dalszych grach w pucharach.
o przejściu pierwszej rundy, ewentualnie drugiej, a w tym momencie jest to po prostu ósemka. Sądzę, że po prostu wszyscy zasłużyli na to, żeby Legia grała. Znaczy wszyscy kibice zasłużyli, żeby jedna z polskich drużyn grała w ósemce. Tego nie kwestionujemy, ale pan ucieka od mojego pytania. Nie uciekam. Wracając do tego, co pan powiedział. Proszę pana... Czy żeby udowodnić, że się jest najlepszą drużyną w Polsce, potrzebna jest do tego jednak drobna reżyseria? Tak bym sprecyzował pytanie. Ja myślę, że wie pan, gdyby padła siódma i ósma bramka, być może ktoś by powiedział, że Legia po prostu w tym momencie też wyreżyserowała ten mecz. Natomiast były to przepiękne akcje, poprzeczka, słupek po wspaniałym strzale i tu najlepsi bramkarze by w tym momencie nie mieli nic do powiedzenia. Reżyseria, wie pan, w każdej lidze pewna reżyseria musi być. Natomiast ja sądzę, że Legii akurat nie sprzyjała ta reżyseria. Byliśmy po prostu zespołem, który musiał przez cały czas walczyć z trudnościami. Nie wiem, czy przekonaliśmy kibiców wszystkich naszych drużyn ligowych, ale jeszcze raz serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim kibicom dziękuję za to, że przede wszystkim zmienili sposób zachowania na stadionach. To wszystko, co się działo w środku tej rundy, było, nie zasługiwało po prostu na nasze stadiony i końcówka jednak mimo wszystko była zdecydowanie lepsza i życzyłbym tego, żeby po prostu w następnym sezonie było tak samo jak w tej chwili. A my się postaramy jako trenerzy i sądzę, że również piłkarze, żeby wszyscy byli zadowoleni.